Dzień dobry. O, gdzie? O szkurde, aleś się Kaśka wystroiła. O szkurde, ty Łukaszu też. Egzamin trzeba mieć elegancko, więc... Czyżby wraz ze strojem do Łukasza przylgnęły odpowiednie maniery? Kurde, normalnie jak nie Kaśka. No? Różowe rzuciłaś całkowicie... No coś ci tam jeszcze tego różowego zostało. Nie, maniery takie jak poprzednio. A jak ci siedzi, to nie powinna się mieć zapiętej marynarki, tylko rozpiętą. Kto to widział, żeby jajko pouczało kurę? Jesteś przygotowana już? Już. Mówię tylko o przygotowaniu, a nie o jeździe tym samochodem na razie. No, już. Czyli Katarzyno. Ja światła? To już bym mógł zaliczyć jako jeden z błędów, ponieważ kolejność podczas ustawiania i przygotowywania się do jazdy to, no to jest co? Fotel, lusterka, no to tak, i zrobiłam. Na końcu zapięcie pasów bezpieczeństwa. To tylko, że pasy zapięłam na początku. Mnie się nie wydaje, żeby to był jakiś poważny błąd. Powiedzmy, przymknę na to oko, zapamiętaj sobie, że... Kolejność musi być zachowana. A jeśli mowa o kolejności, to na placu manewrowym egzamin zazwyczaj rozpoczyna się od jazdy pasem ruchu, czyli po łuku. Nie płacz, jeszcze cię nie oblałem. Obserwuj tutaj łuk, a nie mnie. Okej. Przez 30 godzin wspólnej jazdy Kasia robiła wszystko, co w jej mocy, by usłyszeć pochwałę od Łukasza. Bez skutku. Może idealnie zaliczony łuk nieco zmiękczy serce instruktora. Bardzo ładnie. Pięknie. Powiem ci, że jestem zaskoczony. Warto było tyle czekać. Głupio teraz? Może nie głupio, aczkolwiek... no troszkę jestem zaskoczony. Miło zaskoczony. Miło zaskoczony, tak jest. Tutaj w lewo i jedziemy.